Wspomnijcie na żonę Lota. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 32 werset. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 34 werset. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 17 werset. Te słowa trafnie zarysowują dzieło Boże, które Jezus Chrystus wypełnił. Objawia się w nich również zamysł Boży, gdyż On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak uczy drugi list Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Jednak Jezus nigdy nie przemilczał powagi nadchodzącego sądu, który spotyka wszystkich, którzy odrzucili Bożą ofertę. Tej sprawy nie można przemilczeć w szczerym i rzetelnym głoszeniu Ewangelii, właśnie z racji tego, że oferta Boża jest tak wielka. Gdy Pan Jezus Chrystus pewnego dnia rozmawiał na ten temat ze swoimi uczniami, przypomniał im żonę Lota. Jaka była historia tej kobiety? Wówczas chodziło o sąd Boży nad miastem Sodomą i Gomorą i ich zniszczenie. Lot i jego rodzina zostali ostrzeżeni i mieli w pośpiechu opuścić miasto Sodomę. Byli jednak z ucieczką. Wtedy posłańcy Boży chwycili Lota wraz z jego żoną i dwiema córkami za ręce i pociągnęli w stronę wyjścia z miasta. Zostało im przykazane, aby uciekali i się nie obracali. Jednak żona Lota, idąc za plecami swojego męża, obróciła się, aby ostatni raz spojrzeć na miasto i zginęła właśnie w tej chwili, zamieniając się w słup soli. Co było takiego niewłaściwego w zachowaniu tej kobiety? Ona całym swoim sercem była związana z Sodomą. Wprawdzie wyszła z miasta, lecz jakby zmuszona. Nie było to postanowieniem jej serca. Jej życie i wszystko, co kochała, pozostało w tym mieście. Była tak blisko ratunku, a jednak zgubiona. Nasz skarb to nie tylko nasz majątek. To są rzeczy, do których przywiązało się nasze serce. Gdzie jest mój i twój skarb?